jest już upieczony chleb pielgrzyma, który ten, ale no za chwileczkę będzie włączony taśmociąg i no tak jakby wizualizacja tego końcowego efektu. Waldek? Zginął Waldek z brzuchu. Jak wszędzie tu 200 metrów jest, to ten Waldek musi przeciwstawić guzik. Za chwilę będzie. Gdzieś tam Waldek. Ja myślę, że pan chyba starosta wie wszystko na ten temat. Tak, wiem, tylko żeby to już chciał ten ślepek wyjść, bo to jak widzę no najistotniejsze. Nie ma sprawy, jest no. Tylko kwestia przyciśnięcia dwóch zielonych guzików i będzie ten, ale nie wiemy, co się z Waldkiem stało. Chleba pielgrzyma. Ale żeby ten chleb pielgrzyma do państwa dotarł, bo każdy z państwa po poświęceniu przez jego ekscelencję księdza arcybiskupa trafi w odpowiednie torebki i w domu państwo posmakujecie, to trzeba, żeby on jeszcze do państwa dotarł. To jest ostatni etap produkcji, ale do tego potrzebne są dwie silne osobowości kobiece i poproszę tutaj panią poseł Urszulę Pasławską i przyjaciela naszej piekarni Iwonę Pawlowicz o takie symboliczne wciśnięcie dwóch guzików. Tutaj zielony guzik, tutaj zielony. Tutaj zielony, to tak zielony. Jak tutaj zielony. Na 3-4. Ale gdzie chcecie? Albo tutaj, dobra. Tutaj. Na 3-4 czy nie? A tutaj jest. Jeden. Zielony, czy na 3-4 musimy? Nie, najpierw tutaj pani poseł. Ta-da! Jest. Teraz ja. Uwaga. Poszło. A nie chciałbym, żeby konsumenci byli zaskoczeni, ale jest to seria próbna, doświadczalna. Jest tam kilka rodzajów ciasta. Można mieć ciastę panomów. Część na przykład będzie chleb. Nasze województwo składa się z dwóch członków. Jest to członk warmińsko-mazurski. I o ile Mazury jako cud natury były bardzo promowane przez pana marszałka jako ten produkt wizerunkowy naszego województwa, o tyle Warmia w jakiejś części została tak trochę w tyle, czy została tak lekko zapomniana. Jako powiat olsztyński przy moim zespole promocji przy udziale pana Wojciecha Szarkiewicza postanowiliśmy wznowić projekt Świętej Warmii. I dzisiaj mamy taki moment jednego z pierwszych produktów, jak gdyby, który
będzie promował poprzez właśnie chleb, pielgrzyma, szlak świętej Wargi. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu Jarosławowi jako przedsiębiorcy, który w ramach naszego partnerstwa publiczno-prywatnego podjął się jak gdyby tego zadania i podjął się tego zadania produkcji akurat chleba. Mi się wydaje, że jest to jak gdyby jak najbardziej trafione, żeby Święta Warmia kojarzyła się z czymś wyjątkowym. Widzimy znak graficzny też krzyża i baranka jak gdyby symbolu warmińskiego. Bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi, że objął patronatem to przedsięwzięcie w ciemno. Jak gdyby dostał tylko jedną kartkę, jaki mamy pomysł promocji Świętej Warmii, ale już ta kartka świadczyła o tym, że będzie to produkt na miarę wojewódzką, a ja bym nazwał nawet na miarę kraju. I chcemy jak gdyby zaistnieć bardzo mocno w kraju z promocją naszego regionu. Dziękuję też panu marszałkowi i panu wojewodzie, że włączyli się w to przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie jest też realizowane w części wspólnej z panem starostą Harhajem i w jakiejś części wspólnej z panem starostą Motyką i samorządowcami, którzy leżą na szlaku Świętej Warmii. Już państwo mogliście zapoznać medialnie z tym, co żeśmy zrobili wspólnie z telewizją publiczną, naszą regionalną, wypuszczając 17 odcinków Szlaku Świętej Warmii, czy też z Gazetą Olsztyńską, która promuje jak gdyby ten szlak w każdej gazecie. Dzisiaj też będzie szeroka relacja Gazety Olsztyńskiej z tego naszego wydarzenia, promując ten pierwszy produkt, którym właśnie jest chleb pielgrzyma. Zadanie trudne, ale mam nadzieję, że wszyscy razem, jeżeli będziemy próbowali nasz region podnieść do poziomu najpiękniejszego regionu w Polsce, najbardziej atrakcyjnego regionu w Polsce, bo to może poświadczyć ksiądz arcybiskup, ale my sami wiemy, w jakim pięknym regionie mieszkamy. Warmia i Mazury to jest bardzo duży obszar, ale sama Warmia to jest 80% zabytków całego regionu warmińsko-mazurskiego. To jest co parę kilometrów zabytek klasy, nie ma już zer, ale dawnej klasy zerowej, to ja bym powiedział, że to jest taka, jakbyśmy byli w Rzymie, to byśmy mieli co 6, co 5, co 10, co 12 kilometrów bazylikę albo katedrę, która by miała jak gdyby taki charakter bardzo, bardzo dużego znaczenia chrześcijańskiego. To też kapliczki nasze, symbol warmiński, symbol tego, że ta ziemia zawsze była przywiązana do kościoła katolickiego i do wiary chrześcijańskiej. I tym chlebem też to zaświadczamy. I dziękuję panie Jarosławie, żeśmy wspólnie mogli tutaj dojść do tego, że wyprodukowaliśmy ten chleb. Ja bym proponował teraz, żebyśmy księdza arcybiskupa poprosili tutaj do środka. Zrobimy takie sobie wspólne zdjęcie z naszym symbolem. A możecie państwo podejść tutaj, żeby było przerwa. A panie Jarosławie, może pan by też widział do dobra, popatrzcie. Jeszcze tu na nas. Dziękujemy ślicznie. Teraz poprosimy księdza arcybiskupa o poświęcenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, Ty sprawiasz, że ziemia rodzi zboże, z którego człowiek pracą rąk przygotowuje chleb dla podtrzymania swego życia. To objawiłeś swoją dobroć ludowi wędrującemu przez pustynię i zsyłałeś mu mannę do spożywania. Twój Syn jednorodzony nazwał siebie chlebem, który z nieba zstępuje i daje życie światu.
Okazał on swoją miłość, kiedy rozmnażał chleb na pustkowiu, aby nakarmić głodnych ludzi, a w dzień przed swoją męką dał uczniom na pokarm swoje ciało pod postacią chleba. Prosimy Cię, pobłogosław ten chleb pielgrzymi i spraw, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i wszystkim i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności. Pobłogosław także wszystkich, którzy będą podejmowali trud pielgrzymowania na tej ziemi, wsparci pokarmem chleba. Spraw, aby chroniła nas Twoje chroniło nas Twoje błogosławieństwo przed wszelkimi niebezpieczeństwami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Państwa, pozwólcie słówko z mojej strony. Obejrzeliśmy cały cykl produkcyjny, ale my oczywiście w większości tu zgromadzeni jesteśmy zainteresowani właśnie tym produktem finalnym, prawda? Na pewno w każdym z nas rodzi się, może i pora trochę temu sprzyja, pragnienie zakosztowania, zobaczenia jak smakuje ten chleb pielgrzymi. Ale to jest hasło, które towarzyszy całej naszej kulturze, która zbudowana jest właśnie na drogach pielgrzymich. I wiemy, że w historii Europy one troszeczkę odżywają te szlaki pielgrzymkowe, które ukształtowały w dużej mierze bardzo wiele wymiarów naszej kultury. I powtarzam, dzisiaj jest renesans i jest bardzo wiele ludzi zainteresowanych właśnie naszą tradycją europejską, niezależnie od tego, co się dzieje wokół tej tradycji. To jest wielu miłośników tej tradycji i ci, którzy chcą dotknąć właśnie tej drogi pielgrzymiej, podejmują szlaki pielgrzymi, one ożywają. A ważne jest to dla nas dlatego, że także i na naszej ziemi, na tej świętej Warmii, mamy również te szlaki pielgrzymie. Olsztyn poświęcony jest właśnie patronem Olsztyna jest święty Jakub. Wiemy, że patron właśnie najdłuższej drogi pielgrzymiej na naszym kontynencie europejskim. Tym, co było znakiem relacji pielgrzyma do miejsc, do których docierał, to był właśnie chleb pielgrzymi. Bo to, czym podejmowano przede wszystkim pielgrzyma, to chciano go zwyczajnie nakarmić. I chleb, który dostawał, był to właśnie chleb pielgrzymi. W związku z tym to jest także duży, mocny, powiedziałbym, znak, który wpisuje nas w tę tradycję i pozwala nam przywołać tę najlepszą naszą europejską, w tym także warmińsko-mazurską tradycję. I chciałbym życzyć i sobie, i wszystkim nam, aby ten znak był, stał się właśnie takim znakiem czytelnym i mocnym, przez który będziemy poznawać tę najlepszą tradycję naszego regionu. Dziękuję bardzo. Państwo, poprosimy Państwa w tej chwili o podchodzenie i częstowanie się chlebem, a ja będę rozdawał Państwu torebki. A po tym, jak Państwo ten chleb odbiorą, to poprosimy jeszcze o jedną rzecz, o takie wspólne zdjęcie wszystkich razem z jego ewidencją żebacy biskupa. Bardzo zapraszam do... Żeby każdy wziął, bo jest pandemia, więc nie chcemy rękoma Państwu wyznaczyć. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Poprosimy na nas na chwilę. Chcę powiedzieć, że jadę dzisiaj w Gdańsku. Świeżo. Okay.